Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiejsza propozycja skierowana jest do osób, które chciałyby poznać bliżej sylwetkę księdza Adama Bonieckiego. Ksiądz Boniecki to filozof, redaktor, zakonnik oraz pielgrzym. Ciągle jest w ruchu, ekipa filmowa przemierzyła wraz z nim 50 tysięcy kilometrów, była świadkiem niezwykle bliskich spotkań z ludźmi. Film powstał w dużej mierze dzięki zbiórce publicznej, co dowodzi, że dzisiejszemu widzowi potrzeba takiego duchowego przewodnika. Ksiądz Boniecki znany jest z tego, że podejmuje decyzje z dzisiejszym kościołem w Polsce. Krytyka przez niego wyrażana spowodowała, że kościół nałożył na niego zakaz wypowiedzi medialnych. Niemniej czytelnicy Tygodnika Powszechnego, z którym ksiądz Boniecki jest od lat związany, nie pozostają pozbawieni słowa refleksji i nadziei. Reżyser Anna Potoczek tak prowadzi narrację, by nie stworzyć laurki dla księdza Bonieckiego. Bohater osobiście dzieli się swoim bagażem, wspomina zaniechania z racji swojego wieku, mówi o świadomości przemijania oraz o swoim konflikcie z kościołem, który porównuje do kłótni małżeńskiej. Film zawiera też lekkie akcenty, pokazuje poczucie humoru księdza, który żartuje podczas udzielania chrztu kilkumiesięcznej dziewczynce, czy podczas jednego ze spotkań, kiedy słuchaczka chwali jego niebywałą inteligencję. To doskonała przeciwwaga dla ciemniejszych aspektów życia księdza Bonieckiego. Reżyserce udaje się dotknąć duchowego profilu swojego bohatera, co jest prawdziwym osiągnięciem gatunku. Dokument, który Państwu proponujemy, to przede wszystkim obraz myśliciela i wędrownika, który wyróżnia się niezależnym myśleniem. Świadomie wybiera drogę samotnej wędrówki, pełną zwątpień i wyczerpania. W jednej z ostatnich scen filmu ksiądz Boniecki modli się w ciszy w pustej kaplicy. Z ofu słyszymy jego głos, wymienia, w jakiego Boga nie wierzy, w takiego, który czyha, by przyłapać człowieka na grzechu czy słabości i zapala czerwone światło, gdy ten się cieszy. Niezdolnego do uśmiechu nad jego wieloma pomyłkami, który bawi się w potępianie. Ferującego wyroki, trzymającego kodeks karny w ręku, który nigdy nie płakał nad człowiekiem i którego nie ma tam, gdzie ludzie darzą się miłością. Jeśli jesteście zainteresowani obejrzeniem filmu X Abo, ksiądz Boniecki, zapraszamy serdecznie od 24 lipca do Kina Centrum. Pozdrawiam i do zobaczenia.